Natalka! Jak on miał na imię? Szczepan? Stefan. Natalia i Stefan, to byłaby para idealna. Kim jesteś? Adrian. Co robisz przy samochodzie? To długa historia. Karolina! Ja wiem, że wy ukradłyście to auto. Myślałam, że nocujesz u Stefana. Wróciłybyśmy razem. Jakiego Stefana? No twojego Stefana. Znasz jakiegoś innego Stefana? Cześć dziewczyny. Dzwonili do mnie z Roxatu i chcą, żebyście wystąpiły podczas nocy sylwestrowej w Zakopanem. Halo! Zuza, czekam na ciebie. Kto mówi? Kto to był? Chyba ja. Możesz iść? Tak. Może pobiegnę po apteczkę i przyniosę ją tutaj. Nie trzeba, dam radę. Dobra, ogarnijmy to i wracajmy. Natalia pewnie czeka w domu. Co z samochodem? Powinniśmy usunąć nasze odciski palców. Powinniśmy zgłosić się na policję. I co im powiesz? Prawdę. Że ukradłeś auto? Że zostałyśmy porwane? Z mojej perspektywy wyglądało to inaczej. Z bagażnika? Nic nie widziałem. Co znowu? Wygląda na to, że problem z samochodem sam się rozwiązał. I rączki do góry, chłopcy. Bo ja tylko chcę całować cię. Całus ten mi daj, dłużej nie zwlekaj. A ja tylko chcę całować cię, bo tylko to liczy się. I rączki do góry. Z mlekiem i cukrem, proszę, dla ciebie. Czarne dla ciebie. Co prawda nie słodze, ale okej. O, dziwne. Nasza Natalia zawsze słodziła. Okej, weź moją. Bardzo dobra. Dzięki. Z firmowego ekspresu. Gdzie Natalia? W sensie nasza Natalia. A, już w drodze, zaraz tu będzie. A więc twierdzisz, że miałaś wypadek w lesie. Ty i Karolina, z którą macie kanał na YouTubie, tak? I absolutnie nic nie wiesz na temat Git Sisters. Kochana, wszyscy znają Git Sisters. Szparagi. Kanał nazywa się Szparagi. Mogę wam pokazać. Bez kitu. Ale jaja. Co to ma być? Wyglądają identycznie. Ja wcale tak nie wyglądam. Dokładnie, masz odstające uszy i niesymetryczną twarz. Natalia, nikt nie ma symetrycznej twarzy. Ja mam.
Zresztą dzięki za wsparcie, Karolina. A ty masz wiele... I dziewczyny, przestańcie! Wyglądacie identycznie, jak dwie krople wody. Prawda. Nie chcę nic mówić. Ale... chyba pochodzicie z dwóch równoległych wszechświatów. Serio, czytałam o tym. Stephen King, ten naukowiec. Kwanty, struny, czarne dziury. Gdzie ty o tym czytałaś? Jak to gdzie? W internecie! Nasza rzeczywistość to jest tylko jedna z możliwych wersji wydarzeń. Zuza... Nie przerywaj mi! Istnieją alternatywne rzeczywistości, w których każda z nas może być kimś innym, albo w ogóle może nas nie być. Słuchajcie, no, ja żadnym naukowcem nie jestem, ale jak inaczej wytłumaczysz fakt, że mamy tutaj nagle dwie Natalie? To ma chyba jakiś sens. Mam pomysł. Trzecia Git Sister. Zaginiona bliźniaczka odnaleziona po latach. Bez kitu. Nagramy singiel Bliźniaczka i to będzie hit kolejnych wakacji. Nie ma takiej opcji. Ja jebie. Przecież wy możecie sobie nawet drugi głos na żywo śpiewać. Dobra, Zuza, skoro ona jest z innego świata... Z alternatywnej rzeczywistości! Alternatywnej rzeczywistości? To nie może tutaj zostać. Właśnie. Jest już jedna Natalia. Niepotrzebna nam druga. Okej. W końcu jestem tylko waszą menadżerką. Tylko sobie pomyśl, ile byśmy mogły na tym zarobić. Zuza. Okej. Nic nie mówię. Ja tu wcale nie chcę zostawać. Tylko co my mamy teraz z tobą zrobić? Wszystko w porządku? Ej, tylko nie panikuj. Tak, mamy tutaj... by Natalię. Natalia? Ja jestem Natalia. Nie poznajesz mnie? Zuza, co tu się właściwie dzieje? Długa historia. Widziałam cię w lesie. Nie no, są chyba jakieś jaja. Przepraszam, ja się chyba powinienem przedstawić. Stefan. Mój Stefan. Co ty robisz? Adrian. Słyszałem coś. Co? Gdybyś mogła chwilę pomilczeć, to może bym usłyszał. Znowu. No, wydaje ci się. Szepty. Szepty w drzewie? Co ty opowiadasz? Proszę. Posłuchaj sama.